cześć. Jak wyglądam? Oszałamiająco. Chciałeś, żebym włożyła właśnie tę sukienkę, prawda? Tak. Nawet nie wiesz, jaki jestem szczęśliwy, że jesteś. Było mi bardzo przykro, kiedy Doreen powiedziała, że nie przyjdziesz. Trochę się pośpieszyła. Powiedziała, że masz naprawdę trudną sytuację w domu. Domyślam się, że Henry zgodził się na twój występ, skoro przyszedł. Przyniósł mi kwiaty i zostanie. Cieszę się, ale bez względu na to, jakby postąpił, i tak nie mogłabym cię zawieść. To spełnienie marzenia mojego życia. W końcu mogę choć w drobnym stopniu zrekompensować ci to, że nie mogłaś zostać piosenkarką. Proszę. Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy. Przyszliśmy zobaczyć się z wielką gwiazdą i życzyć powodzenia. Kocham cię i proszę, rzuć ich na kolana. Dziękuję, kochanie. Lepiej zajmijmy stolik, zanim się zacznie. Do zobaczenia. Chcę ci podziękować za to, że spełniłaś marzenie mojego taty. Tak się cieszę, że ma taką przyjaciółkę. Kochanie, dziękuję ci za słowa otuchy i ten wspaniały sprzęt. Poczekaj, aż usłyszysz efekty. Cieszę się, że mogłam pomóc. Myślę, że dzisiejszy wieczór będzie bardzo ważny dla naszych rodzin. Trzymam kciuki, Ruth. Co takiego zrobił Peter, Ruth? Co miałaś na myśli? Czuję, że za tym występem kryje się coś więcej, coś bardzo ważnego. Co próbowałaś ukryć przede mną przez te wszystkie lata? Wygląda na to, że sala będzie pełna. Wspaniale, prawda? Mnie nie musisz oszukiwać. Wiem, że to jest ostatnie miejsce, gdzie chciałbyś być. Henry? Moje gratulacje. Dziękuję. Musisz być taki dumny. Tak, bardzo. Zajmijmy stolik. Co ja mam teraz zrobić? Nie mam pracy, żadnego źródła dochodu i to wszystko przez tę przeklętą małą Sam. Ogromna szkoda, że ciotka Mary uciekła do Iowa, prawda? Proszę, nawet o niej nie wspominaj. Gdyby nie ona, byłabym bogata. Prawdopodobnie nigdy więcej nie zobaczymy tej starej wariatki ani moich brylantów. Co za niespodzianka. A gdzie twój przyjaciel Dylan? Mnie udało ci się pozbyć, ale z synem Jordana nie pójdzie ci tak łatwo. Tak, tylko jeśli on jest synem Jordana, to ty jesteś najwybitniejszą aktorką na świecie. Obie wiemy, że to nieprawda. Spójrz, wolny stolik. Chodź. Kyle? Cześć. Wiem, że to nie jest łatwe, ale nie pozwól, żeby ten Dylan zepsuł ci humor. Nie dzisiaj. Nikt, nawet syn Jordana, nie zrobi ci krzywdy. Cześć, Chantal, dobry wieczór. Jak się masz, gdzie Eric? Nie rozmawiajmy o nim. Przyszłam na występ mamy. Między nami wszystko skończone. Idę znaleźć miejsce, czy zechciałabyś mi towarzyszyć? Nie, zostanę tutaj. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Peter Whitmore. Witam Państwa w klubie Pozytywka. Dziękuję. Wiele lat temu na tej scenie młodziutka dziewczyna zachwyciła publiczność swoim głosem. I tylko ona może zapoczątkować nowy etap w historii tego klubu. Dziś jest dojrzałą kobietą. Mam zaszczyt przedstawić Państwu Ruth Marshall.
pokolenia, odcinek 470. Dziękuję, Peterze. Pozwolą Państwo, że rozpocznę swój występ od ballady. Ta piosenka ma dla mnie szczególne znaczenie. Jej słowa przypominają, jak ważna jest wiara w siebie. Myślałam, że tylko ja jestem tak bardzo samotna. Dałabym wszystko, gdyby wówczas ktoś powiedział mi: jestem obok ciebie, nie martw się. Myślę, że popełniam błąd, chcąc być sobą. Gdybym wtedy uwierzyła, gdyby ktoś chciał mi powiedzieć: nie jesteś taka zła. Tyle lat zmarnowałam, czekając na jakiś znak, a przecież miałam wtedy wszystko. But needing to belong. If I had just believed in all I had, if someone would have said, you're not so bad. All the time, all the wasted time, all the years waiting for a sign, to think I had it all the Nie jestem już żoną Petera, nie musisz mnie przed nim chronić. Tyle lat dusiłaś to w sobie. Wyrzuć to wreszcie. Twój były mąż miał zawsze ogromny wpływ na Ruth. Wiedział, jak z nią postępować. I pewnego dnia, wiele lat temu, poprosił ją, żeby zaśpiewała w jego klubie. Stało się to bez mojego pozwolenia. Pamiętam, wybiegłaś z domu jak szalona, kiedy dowiedziałaś się, gdzie ona jest. Ale spóźniłam się. Przyszłam za późno, żeby ją powstrzymać. Powstrzymać przed czym? O mój Boże. Chyba nie chcesz powiedzieć, że Ruth i Peter byli... W chwili, kiedy Peter ją przedstawił i weszła na scenę, zrozumiałem, że ją straciłem. Trudno było nie zauważyć, że Ruth jest w siódmym niebie. Widziałaś, jak on na nią patrzył? Zauważyłem to już wcześniej. Niech to diabli. Dlaczego zaprosiłem go do swojego domu? To on nakładł jej do głowy tych bzdur. Nie obwiniaj siebie. Peter miał kłopoty i pomogłeś mu. Myślałem, że będzie szczęśliwa, mogąc pracować razem ze mną. Bywa tak, że ludzie nie dzielą się z nikim swoimi marzeniami, bo boją się śmieszności. Ale mimo wszystko uważam, że Ruth jest szczęśliwa, będąc panią Marshall. Teraz jest przede wszystkim sobą. Ruth Marshall, gwiazdą piosenki. Wiesz, co zrobię? Pójdę do tego klubu i ściągnę ją siłą ze sceny. Nie rób tego. Wsadzę cię do taksówki i pojedziesz do domu. Nie pojadę, to nie jest mój dom. Nie wrócę tam. Dobrze. Zostaniesz tutaj, dopóki nie wytrzeźwiejesz. Chodź, wynajmę ci pokój. Jesteś na mnie zła, prawda? Nie, nie jestem zła.
Rozumiem cię, próbowałaś mnie chronić. Wszystko będzie dobrze. A teraz pójdę do domu. Naprawdę nic się nie stało. Zadzwonię do ciebie. Mam nadzieję, że on się mną zaopiekuje. Dobrze się czujesz? Maju, nie widziałaś, dokąd poszedł mój ojciec? Nie. Pójdę go poszukać. Zaraz wrócę. Jason. Przepraszam, Reggie, spójrz tam. To moja ciotka Mary z wujem Vernem. Dzięki ci, Boże. Portier powiedział mi, że Doreen i tata pojechali taksówką do hotelu Winston. Muszę się dowiedzieć, co się stało. Zaraz wrócę, dobrze? Dziękuję, postaw kawę na stoliku. Czy mogę być w czymś jeszcze pomocny? Na razie nie. Przyjechali państwo do Chicago na zjazd producentów telewizyjnych? Obawiam się, że nie. Proszę wybaczyć, że się wtrącam, ale wydaje mi się, że temu panu dobrze by zrobił łyk kawy. Wygląda na wykończonego. Masz rację, to nie twoja sprawa. I dziękuję za radę. A teraz zostaw nas samych. Będę milczał jak grób. Naleję ci kawy. Nie chcę kawy. Dobrze. W takim razie połóż się wygodnie. Ja już sobie pójdę. Doreen. Nie zostawiaj mnie.
Mamo, byłaś cudowna. Dziękuję, kochanie. Przez cały czas trzęsły mi się kolana. Czy wyglądałam na przestraszoną? Ani trochę. Gdzie są Adam i Henry? Henry, zdaje się, wyszedł. Adam pojechał go szukać. Wyszedł? Tak. Razem z Doreen. Henry, wypiłeś trochę za dużo. Wiem. I jestem z tego zadowolony. To nie w twoim stylu. Jesteś jedyną osobą, która mnie rozumie. Której na mnie zależy. Ależ Henry, Ruth zależy na tobie. Nie, nie zależy. Czyżbym ci przeszkodziła? Co się stało? Chcę, żebym wyszła, zanim wróci Ruth? Chciałeś powtórzyć tamtą scenę z przeszłości? Czy to wydarzyło się właśnie tu, w tym pokoju? Nie powinnaś się aż tak zniżać, to nie w twoim stylu. Zniżać się do jakiego poziomu twojego? A, zapomniałam. Jesteś białym panem, prawda, który uwiódł córkę swojego sposi, niewinną czarną dziewczynę. Nieprzytomnie w ciebie zapatrzoną. Czy było ci to potrzebne, żeby poczuć się mężczyzną? Wykorzystałeś tę biedną dziewczynę, nagadałeś jej bzdur, że może zostać gwiazdą tylko po to, żeby zaciągnąć ją do łóżka? Nie. Możecie z Vivien myśleć, co chcecie, ale prawda jest zupełnie inna. Nie wykorzystałem Ruth. Byłem w niej zakochany. I nadal ją kocham. Bądź szczęśliwa, Ruth. Dziękuję. Mam taki zamiar. Co się stało? Nic. To nie ma znaczenia. To twój wieczór, Ruth, i nic nie może go zepsuć. Ruth, chcę, żebyś śpiewała tu co wieczór. Nie. To był mój ostatni występ. Przecież udowodniłaś, że twoje miejsce jest tutaj. Moje miejsce jest przy moim mężu, przy jego boku, w domu i firmie. Kocham Henry'ego ponad wszystko. Zdaję sobie sprawę, ile go to kosztowało. Spróbuj zrozumieć. Dziękuję. A teraz pójdę odszukać Henry'ego. Co ja wyprawiam? Co? Powinienem być teraz z Ruth, a nie tutaj. Ona zawsze mi pomagała. Miała jedyną szansę znaleźć się w świetle Jupiterów. A co ja wyrabiam? Chcę wszystko zniszczyć. Muszę pomóc mojej żonie uczcić jej wielki triumf. Henry? O mój Boże, Henry! Henry! Nie umieraj! Henry, o mój Boże, przepraszam, czy ma pan klucz do tego pokoju? Proszę się pośpieszyć. Mój Boże, Henry, proszę, nie umieraj.